Zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć, w środę startujemy. Chłopaki pojechali niedawno. Jadę zobaczyć, bo wczoraj jakieś tam plany mieliśmy, ale w zależności od tego jak pogoda. No na razie nie pada. Zobaczymy czy w nocy padało. Zobaczymy jak sytuacja na dachu. Bo tak, tak wczoraj dogadaliśmy, że jeżeli by jednak dzisiaj nie padało, to chłopaki wskoczą zakreskować dach i wrzucamy dachówkę na dach, bo musimy z każdego dnia bez deszczu korzystać z pogody, żeby pokryć tam dachówką dach. Ale mrozu nie było. Nie padało w nocy, nie? Co? Kto? Deszcz był. Był? Ale zakreskujecie, nie? To co, załatwiać ten dachówę? Cztery palety na razie. Czemu? Znaczy wszystkie możesz sobie podstawić tu gdzieś. No. Ale cztery tylko na razie wrzucamy. Na górę? Tak. Tak? Dwie wchodzą. Znaczy dwie. Na docinki? Tak. To tak czy siak trzeba koparą przyjechać. To ile zajdzie? Z półtora godziny z kreskowania? Nie wiem, bo tam mamy trochę liwy, bo nie mamy wstawania. Aha, no ale ja kawie mówiłem, tam też nie było. Jak to zrobiliście? Nie wiem, jakoś... Ja się gimnastykowałem. Ale była taka sytuacja, nie? No, no. Idzie szofer. Kierownik kawa. Szofer, kierownik, dyrektor. Czarnobyl się z Włoch zbliża. Ciekawe co będzie. Znaczy, no musi, to nie ma siły. Nie powstrzymają, żeby jakiś jednostko... Czytam na internecie, wiesz jak to było? To było coś w takim stylu, że nie wiedzieli jeszcze jak dokładnie ta choroba wygląda we Włoszech i był jeden zarażony. No. Zaraził 5 lekarzy. I ci lekarze niby pozarażali innych. Wiesz, to teraz jest kwestia to, co napisane w internecie, nie? Niby taka teoria. No, to już też nie... Też nie ma co się tak ale do końca... Co? Kawa mówi, że internet kłamie, ja mówię, co nie kłamie. Telewizja kłamie. Telewizja też kłamie, bo prawdy nigdy się nie dowiemy. Dokładnie. Tak jak było ostatnio coś, ktoś coś wrzucił o Polsce, nie? No. Że Polska ten, nie wiem, jakiś widz, znaczy z ludzi takich jak my, nie? Że bazy gdzieś mają polskie wojska, chudy tak, że... No mają pod ziemią. Chłopie. W Tworkach. I w Choroszczy. Szofer? Panią wórcę. I zabieram koparkę, bo chłopaki jednak kreskują, jak widzieliście dach. Zabieram koparkę i niech koparka stoi tam, ale też muszę mieć auto. Powiem wam, że nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak gdzieś jadę koparką na robotę, bo jestem nieprzyzwyczajony. Że jestem uziemiony na danej robocie, jak jadę koparką. A tak jak sytuacja była wczoraj, że miałem godzinę czekać na transport, to myślałem, że jajko tam zniosę w środku i że mnie rozniesie. Tak więc zostawiam koparkę i jak będzie Mateusz, przyjedzie, rozładuję dachówkę, wrzucę chłopakom tyle, ile będą potrzebowali na dach i tyle. I na fajrant się nią zjedzie. Masz kierownika kawy, który cię zawiezie i przyjedzie? No tak trzeba, dyrektor. No kurde. No daj, byś był samemu, no co? I byś tam steczał? No dlatego to jest to, o czym powiedziałem przed chwilą. O, moja to fura nie jedzie. Na 10 jest godzina 8:10. Na 10 się dogadałem z Mateuszem z hurtowni, że będzie dachówkę woził. Chłopaki do tego czasu zakreskują dach. Rzucę im na dach, tak jak chcieli, do docinek tylko dachówkę, bo jednak logistycznie tak jest lepiej później dla nich pracować z uwagi na to, że mają więcej miejsca przy docinaniu. No, to tyle. Na teraz. Jest pik. Także witamy w nowym dniu. Tak. Dzisiaj plan jest inny. Ale jak widać, nie wiadomo jak to będzie. No, nie wiadomo czy się spełni. Czy się spełnią te sny. Będzie padał śnieg u nas i ten. I jutro bierzemy nart i jedziemy. No, po jeziorze popływać. Wodny. Jest? Jest. 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 Pusz. No i tak cechujemy sobie dach. Mam. Tak, na kubko. Tutaj, na folię. Świnia jedna. Jest. Dobra. Już zwijam. Jeszcze dwa strzały mogę zrobić. Dobra, zwijaj. Puść, czuć go. Jest lepiej zwinąć go. A już się zbryla gdzieś tam. Było mokro, łatwo.
I tak jak widać. Korzystamy z pogody. Cyk. Cyk. Rzuć. No. Letni wiatr roztargał moje pióra. No i co? Zrobimy tą połać i skaczemy na następną połać. Ja tam nie skaczę. Znaczy no przechodzimy na następną. Za daleko do ziemi mam. Tam położyłeś, tak? Dzięki ci bardzo. No i jeszcze się odezwiemy. No tą połać zaraz będziemy mieli zacechowaną. Idziemy na następną połać. Trochę mrozi. Ręce sterane jak u John Travolty. Justin Bieber się przy mnie chowa. Powiem wam, że takie niebo jest z dupy za przeproszeniem, bo tam to taka mgławica naszła, jakby padało tam daleko, ty. Tam. No. Tam to ciemne idzie. Bo to idzie od strony Berlina. Od strony Zawiecznej, od Kozin, to takim łukiem poszło. No to łukiem poszło. A, bo tam trąba. Nie dosłyszałem. Tam diabeł mówi dobranoc i konie gniazda biją na drzewach. Szał. Nie. Tam psy nie szczekają, tam łańcuchy przy budzie szczekają. A koguty dytkami te wodę piją. No, mam. No, jeszcze raz. Dobra. Będzie ładnie to widać. Nie no, nasypałem prochu. Strzał. Zwijam kołowroteczek. Byko przeskoczyło. Trzeci bieg. Tak. Opie teraz ciągnie. A to w automacie mówisz? No, teraz ciągnie. Jak się popsuje, już ten snurek. O, to wiesz go. Uff! Jak się popsuje ten snurek? No. Się zarwie już i ten będzie do wyrzucenia, to ja sobie będę ten kołowrotek przykleję na ryby. Do wędki będę to sześciowozyskowy, wiesz. No. Ale sznureczek dobry. Także dzięki bardzo kolego, bo to przysłane było wtedy, nie? No kiedyś. No. Sprawdza się. Lecimy dalej. Lecimy następną połacią. Pusz. Strzał. Zbijać? Aha, dobra. Rzucaj. Kurde. O, chłopie, bym V-Maxa bym chycił. Tam jeszcze nutka dekadencji jest. Znaczymy następną połać. Troszkę się proszek zbryla. Ale to nie ma co się dziwić, bo jest wilgotno. Czy mokre są te łaty? Ale
nie ma to jak proszek Stanleya i sznurek Stanleya. Jest niezawodny proszek, naprawdę. Nie jest to jakiś tam zamiennik czy coś. Widać po cechowaniu dachu. Także lecimy dalej. Przyjaciele drodzy, my zaraz kończymy drugą połać cechować. My ostatnio zmieniliśmy energetyki, pijemy V-Maxy, a tu jest FAT-MAX! Proszku dosypać. To jest najlepsze, że on się nigdy nie kończy, ten proszek w tym pudełeczku. Nie wiem czemu, nie? No. Nie, naprawdę, dobry Stanley. Magiczne pudełko, że sypiesz cały czas. Polecam wszystkim Stanleya proszeczek. No, trąba powietrzna się kuźwa to tworzy. Słońce dla tych. Front meksykański. Słońce dla biedaków wychodzi. No bo tak. Uwaga. No. No to mówię właśnie dla biedaków. Nie zajarzyłem. Nie zajarzyłeś bajery. Uwaga. No. Zwijam. O jest słońce. Rzut. Oj, wskoczyła trójka. Trójka wskoczyła. Ale jest popieprzona pogoda. Powiem wam, że robię. To jest nasz czwarty dach. Piąty, nie? Co? Trzy, cztery, piąty dach. I powiem wam, że jeszcze tak nie było zimno jak teraz, że palce mi się aż paznokcie do napięty zawijają. Nie ma wiatru, to już ten wiatr, co był wtedy, pamiętasz? No. To nie było tak zimno jak teraz, ty. Taki mroźny, kurde. Brak słów, mroźny. Niby jest na plusie, ale jest mroźny. No, aż błoto ścina. No, my w tym momencie mamy wycechowany dach. Przechodzimy chwilowo na tamten budynek, bo szefa chwilowo nie ma, także to nie przeszkadza. No, idziemy sobie tam dokończyć te 4 czy 5 bloczków na tej pierwszej warstwie, także żeby czasu nie marnować. Nie ma go, a ręcznie też nie będziemy wrzucać, jak to szef opowiada, od tego jest sprzęt. No, przechodzimy na tamten mandżur. Ale opeschło, nie? Wczoraj to pływało wszystko. Wchodzimy jak do siebie do domu. No. Odcinki oczywiście będą wyrzucone. To na to nie patrzcie. Bo już byliśmy gdzie rano. No. Ale tam cieplej teraz na dworze. No, a zostało nam tylko tu środek. I tu oczywiście wiatrołapy. No. Wiatrołapy zrobić. Także. Będziemy się widzieć. No nie będzie szefa, no to oczywiście będę sobie osadzał statówki. Zamienię od razu łychy. Zamienię od razu łyżki i czekamy na co czekamy? Na dachówkę.
ale ja w tym czasie pojadę pozałatwiać parę spraw. Albo nie, nie zamieniam, po co mam zamieniać? Ciśnienie spadnie z węży i bez... Chociaż i tak te zawory robią swoje. Ale tu się jeden temat, cholera, urodził. Jak to rozegrać? You talking? Talking to me? Jak to szło, ty? Pamiętasz? Po warstwie na każdą, nie? Tak, po warstwie na każdą stronę. Dobra! Za szeroko mam widły. No, jak Nelly, kurde. Kelly, Nelly też miał tak. Zrzucę, będę im wrzucał na dach, pojedziesz i jak wrócisz najwyżej chwilkę poczekasz, zanim oni wezmą, rozładują na dachu, tak? Nie rusza cię? No i dobrze. Ciekawie głupie pomysły zawsze chodzą po głowie. Mówię, że mi głupie pomysły zawsze chodzą. Bo to wiesz, ze śliną z moją się zmiesza. No ja wiem, że super. No i pasą mnie po pracy wrocową, chłopie, i Nelly. Nelly się chowa i jego plaster biały. Ja mam szary plaster i biały człowiek pochowany bluzową farbą. Dobra! Gdzie chcecie? Co on mówi? Tu będzie najgorzej. Przecież tu musimy z dwie. Co? Jak rozkładamy? Ja tu mogę rozkładać od razu, bo ty będziesz rozkładał jedno, ja będę rozkładał drugie. No jak chcesz, Micio. Czekaj. Damy radę, nieraz się rozkładał. Jest jeden plus na raz, nie? Nie mamy tyle. Uważaj, bo na siebie za dużo daje. W poziomie jest paleta?
Co ty masz, Rambo? Byli widzowie? To? Byli. Paj, ciśnie kładem. Ten twój polaris to się chowa. Zaraz zobaczysz. Za domem? Obyśmy my nie musieli nigdy takim kładem latać. No nie! Ta pani normalnie chodzi, nie? Funkcjonuje wszystko wsio. Tylko mówi, że jak ma zamawiać taksówkę, to ją taniej wyjdzie prąd. A czy my pożyjemy takiego wieku, Łukasz? No, otóż to. Masz tam? Jogisław Kędzierzawa. Już jest źle. Już jest źle. Nie, już ten, nerwa mam. A jak będzie mi tak noga chodzić, nie? To już chłopiec... Tak jak, w taki sposób jak my, no to ze standardowej palety dachówki jedno piętro idzie na jedną część, tak? Jedno piętro dachówki idzie tu, gdzie stoi Wiktor, jedno piętro dachówki tam, gdzie stoi Jogi. I to wystarczy na docinki, żeby nie załadować sobie za dużo na dach, bo później nie ma się jak ruszyć. Widzisz? O. To już jest ten ostateczny! No, no tak mu noga lata! Tak! No! Co? Dobrze, że łapy ci nie latają! Tak często! Dobra, Słuchaj! Przeszło 3,5 roku abstynencji już! Zleciało! Ale ci powiem, że ten! Jak jesteśmy na kręglach, nie? Czy coś? To nawet to bezalkoholowe nawet już mi nie ten. Nie kopię cię już? Nie, nie podchodzi mi. To dobrze, no. To ja mam płakać z tego powodu? Ja się cieszę. Też się cieszę, bo mi palma nie... Od... Wystarczy, że palma mi nie... Spokój. Ja już nie piję koło z herbatą. No już powiedziałem kolegom, nawet nie dzwońcie. Nie ma takiej opcji. Ja nie wychodzę z domu. Mamusia nie kazała. Kąd masz bleka? A ja nie mam. A ja nie mam. No bo wiesz. Ja bleka nie dostałem. O, fleka nie. Dostałem ja. Widzisz, oni są mleka, jakby skrzydło musiałem im dodać. On fleka nie dostał. Fleka mam. Kurteczkę. Ale fajne są, ci powiem. Co? Fleki. To są kibolowskie kutki, ale kurwa, różne są wzory, nie? Ale ten, nie chodziłem troszeczkę po tym dasku już i... Ciepło. I nóżki trochę bolą. Patrz, patrz, człowieku! Dziecku, słuchawki jemną! Nagrywa. A zapomniałem. Co? No co? Trzeba... Dobra, 18 plus. Dydoś! Trzeba tanim kosztem, nie? Na pewno w Pepco kupiłeś, nie? Słuchawki. A co to? Od Chińczyka. To nie lepiej ci było kupić alkaiczne? Albo ten, akumulator taki... Ten! Ty! Od ciągnika! Co to tak przykrona?
krzywo, to trzeba rzucić ją tu. Do tyłu! Dobra! I to jest druga paleta cała, która pójdzie na górę. I to wystarczy. Chłopak jeszcze zostanie. Nie, akurat. Dwie równe palety idą na górę przy takim rozwiązaniu, jak my stosujemy, czyli jak pierwszy robicie docinki. Ale będzie manto w domu! A mówiłeś, że w pracy jesteś! Idziemy teraz tam, nie? Ja dopiero tam sobie skupiłem, że nie ma, nie? No tutaj już jest, bo nutki widzę. Shirley, Shirley, lady. Będę brał cię! W aucie! O, poszła. To znaczy, że włączasz. A tak wyłączasz. Ja pierdzielę, nowe znaki. Tak oglądałeś tam? Królowe życia? Jak łysy poszedł się na randkę umówić? No co im się? Ty w końcu jaki to znak był? No, no idź, no idź, bo pokazuję, no idź. A Kaśka mówi, że w nowych ten się oświadczył tej. Dagmarze, łysy. On ją pewnie i tak atakuje tam poza tym. Oj. Wyżej ciutkę. Dobra. Dobra, i co mu pokazywać? Kuniec. Chłopaki... Jeszcze na dach potrzebujecie, nie? No, dwie palety, nie? Tak. Dwie palety całe idą na dach. I to jest wystarczająca ilość. Przy tym oczywiście projekcie dom ze 150 tysięcy PL, tak? Żeby było jasność, no. Przy tym konkretnym dachu. No i chłopaki już, to wychodzi teraz z doświadczenia, widać ewidentnie, że robią pod siebie, oni będą robić docinki, wiedzą, że im tyle wystarczy, mają pole manewru do działania, pójdzie im to szybciej, a co dla mnie problem przyjechać koparką jeszcze raz tutaj i wrzucić resztę dachówek, bo teraz dachówki, które są tutaj, rozładuję po prostu na kupę, żeby były, żeby już więcej Mateuszowi dupy nie zawracać w związku z tym akurat. Znowu, kurczę, ostatnio do mnie z Myśli Boża znajomy mówił, zresztą słyszałem, no sam obszczymury jeżdżą i palety walą, no. Kawa, taki znajomy, później ci powiem kto, no. Mówił mi ostatnio, że mu z budowy 15 euro palet zapieprzyli w Myśli Bożu. Znowu się jakieś obszczymury chodzą i... Nie słyszę, zobacz, później mi powie. Dobra, udaje, że słucha i tak o, skupiony. Wiem. Nie. Podjedziesz?
ustanawiam trochę z ukosa, żeby tu jeszcze je zmieścić dwie. Jeszcze cztery oprócz tego będą. Jest akurat ładnie pakowana, w sensie, że jest ta paleta sztywna. Zimno dzisiaj jest. Tamte będą się odwozić, ale trudno. Życie. Chłopaki mają cały dach zakreskowany. Teraz sobie układają dachówkę do tego, żeby wyznaczyć linię cięcia. Tutaj w gradach, czyli w tej narożnej, tu gdzie normalnie w więźbie tradycyjnej idzie krawężnica, to tutaj sobie ustawią dodocinek. Dzisiaj pewnie nie dotkną, ale zobaczcie, co tam idzie. Ale właśnie tam tak sobie to rozplanowaliśmy, że każdą teraz, to chyba rano już dzisiaj mówimy, że każdy dzień bez deszczu poświęcamy na dach, jak jest deszcz, ściany działowe na tamtej budowie. O, będę pił. Jak bez cukru? To ja bez cukru nie piję. Bez cukru to jest dla człowieka, to tak jak ryba bez wody. No to pij. Kto nie lubi? Ja lubię, ale rzadko. O Jezu, gdzieś nie piję. Ach! No ja też nie, no. Ja wolałbym wodę z kałuży, niż coś bez cukru, napój słodki wypić. Chłopaki, a to mówiłem, że zakreskowane, a jeszcze teraz czytałem chwilę komentarze. W błąd prowadziłem oczywiście, bo Gianna Sisters była po Mario. No ale fajnie, że ktoś też skomentował. Tak więc to była giera mojego dzieciństwa. Wings of Fury była jeszcze grą mojego dzieciństwa, też na C64 i Commando. Jakiś Indiana Jones i takie duperele, ale w Gianna Sisters, najwięcej godzin spędziłem, przemieliłem. Również pisało dzisiaj, parę osób do mnie już dzwoniło, dzisiaj zresztą widzowie też byli. Dzisiaj było kilku widzów, tak więc żeby, no, żeby ktoś tam nie pomyślał, że o nim nie mówię akurat, ale było dzisiaj kilka widzów i też właśnie czekali. Ci akurat co byli dzisiaj też mówili w trakcie trasy, jak jechali skądś tam. 300 km mieli, 300 km jechali, bo chcieli zobaczyć dom, jak wygląda. No i mówili, że właśnie oni akurat skorzystają z Allegro na weekendzie i parę osób też pisało i dzwoniło, że na to czekali. Że to oni byli z tych pytających. Tak więc na weekend na Allegro, ale zresztą było już wrzucę stosowne info jeszcze w dzisiejszym filmiku i w jutrzejszym. No i w piątek i w sobotę pewnie też, no. Co, Jogi? Co? Wiesz co, silnik głośno chodzi, nie słyszę! Głośniej mów!
Nie słyszę, bo silnik chodzi i widły. Dobra. To jeszcze 4 sztuki w sumie. Dwie i te dwie. No. Aha, to już mówisz z gąsiorami, ze wszystkim. Dobra, w sumie 10 idzie palet na ten domek, w sumie idzie 10 palet na dach materiału, czyli dachówki, gąsiory, kalenicowe, co ja gadam, kalenicowe, no gąsiory, dachówki i wentylacyjne dachówki, to miałem oczywiście na myśli. A pamiętasz, jaką miałam na chacie dachówkę? No. Jaką? To jest wentylacyjną. Ale ten sam model? Chyba Piemonta bodajże. A pamiętasz, jakie brałem kominki? Sprawdzisz w papierach gdzieś? Na fakturach? Ja mam z płaskim daszkiem. Muszę podjechać do ciebie. Zobacz. To zamów mi takie dwa. Zobacz, jakie ja mam i zamów mi takie dwa. Na garaż. Nie. Pobiłem jeden, jak na domku stawiałem. Pobiłem jeden ten. A jeden chcę, żeby był. Za 20 lat wiesz, co może być. Może nie być, nie? To ostatnio jeden z widzów był i mówi tak o. Mówi, że 13 czy 14 lat temu dach robił. I coś tam przyszło, że zrobił dobudówkę czy zadaszenie czegoś. Mówi, nie ma dachówki. Wyobraź sobie, że gdzieś do Warszawy jeździł, brał, pożyczał busa. Do Warszawy jeździł, 70 zł za metr dachówki płacił, bo ktoś tam na placu miał. Ale to nie, to przesadzili. Ale mieliśmy klienta, który z Nowego Sącza jechał do nas, żeby palę te dachówki wziąć. Jeszcze na szczęście nie było jeszcze nawet dachówki. Bo nie było? Robert Fleming zaczęli produkować 7 lat temu. A przyszedł. Bo ja u siebie mam Piemonta, tak? No. Tom, co na garażu? Tak. Przyszedł wiatr, wsunęło pół dachu. Ty, a właściwie nie wiem, czy tamten dobudowywał, czy też coś jakoś miał awarię, ale no generalnie potrzebował, mówi, że grubo zapłacił, nie? Ale on prywatnie od kogoś wziął. Komuś została prywatnie i on kogoś znalazł. Zrozumiałeś? Zrozumiałeś? Tak. Włączyłem. Czekamy jeszcze na ostatnie dwie dachóweczki. A chciałem się czegoś nauczyć nowego, nie zdążyłem, widzę. Jogisław. Jednak pijesz bez cukru? Taki sobie. Sobie jest. Można kreskować co dwa, ale chłopaki co rząd kreskują. Co rząd, tak? Każdy rząd. Dokładnie, co? Tak. Lepiej, lepiej. Co rząd, cały dach rozmierzony, pokazywane było wiele razy, ale na delegacji osobiście wam to pokażę jeszcze raz, jak to dokładnie ogarniać. Teraz Jogi byś pokazał, jak się układa dachóweczkę. Do którego rzędu, do którego tego ustawiacie? Pi razy drzwi tak układam. Pi razy drzwi. No, no. Pi razy drzwi. Na trzy warstwy sobie jadę i tam później jak mi... Jak mi przykładowo... No. Sorry, że ci przerwę. Jak mi na przykład brakuje gdzieś, że tu mam jedną za dużo, a tu za mało, no to przykładam tą tu i... Jest okej? Okay. Tak. To co wrzuciłem na dach, zobaczcie, wystarczyło, czyli... Jeszcze paczka została mi. W sumie paczki, tak więc ilość jak najbardziej trafiona, to co było pokazane. Dobra, mamy temat załatwiony tutaj. Obrócić. Dobra.
lepiej mi brać na bok. Tutaj, w ten sposób. Najlepiej mi się tak jedzie. Muszę Jogiemu powiedzieć, żeby za 10 minut przyjechał po mnie. Ten co, zapomniał coś? Co zapomniałeś? Ta. Teraz Jogim na migi polecę. Albo nie, nie chce mi się. Dachówkę tam Wiciowi troszkę, bo mi chwilowo nie było na docinki rozłożoną. No ja idę tam domudować, bo przyjechali widzowie. Dzięki za odwiedziny. Idę domudować, tam mam 3-4 bloczki, jak dobrze mówię. Także domurować. Zaraz pozbierałem majdan. Kurde. O, to jak widać. Muszę wypieprzyć. No, pójdź dziaduwo. Lecę dalej. Lejdziemy. No i co, przyjdziemy chyba na docinki. Nie pada, tylko trzeba korzystać. Ja tylko pozbieram to, co ten. No, potwór zabiorę, bo to lichu nie śpi. Lichu i dziady nie śpią. Same dziady i złodzieje na tym świecie. Nie będę przeklinał, bo tam fajny urywek z tego filmu, bo obejrzyjcie sobie sami. Jak babka kiepska mówi do wnuczka, to ja złodziej. No. Dziękuję za obejrzenie materiału. To mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.